Cześć, tutaj Ola i witam Was w nowym filmie na tym kanale. Dzisiaj oczywiście ze względu na to, że właśnie końca dobiegł wrzesień, zaczynamy teraz październik, więc już tak dokładnie wchodzimy w okres jesienny. No ale cóż, wypadałoby podsumować trochę wrzesień pod kątem właśnie czytelniczym, no i przychodzę do Was oczywiście z wrap-upem. A więc tak, jeśli tak pokrótce bym miała powiedzieć, to wrzesień był takim dość dziwnym miesiącem, bo przeczytałam dość dużą ilość książek, ponieważ było ich tutaj 14, jednakże były to takie jedne lepsze, jedne gorsze, nie jestem w stanie sklasyfikować tak dokładnie tego miesiąca, ale już bez zbytniego przedłużania przejdźmy do tych pozycji. A więc tak, pierwszą książką, jaką w tym miesiącu skończyłam, ja tą książkę czytałam w wersji fizycznej, jednak pożyczyłam ją teraz mojej przyjaciółce Ani i miałam ją oddać przed nagraniem tego filmu, no ale tak się nie stało. W każdym razie była to książka Lato, gdy mama miała zielone oczy i jest to bardzo cienka pozycja, bardzo krótka książka, ale zawierająca w sobie taką dużą ilość ładunku emocjonalnego, taką dużą ilość smutku po prostu, że ja nie wiem, czy na nie płakałam, ale byłam na pewno bliska łez, ponieważ ta książka jest bardzo, bardzo smutna. Mamy tutaj historię chłopaka, który wypowiada taki w zasadzie taki swój monolog, swoje wspomnienia a propos lata, które właśnie spędził ze swoją matką i pierwsze słowa, jakie jak zaczyna się ta książka, to jest nienawidzę swojej matki. Więc tutaj już mamy zasygnalizowane, w jakim klimacie to będzie książka. Ten mężczyzna już dorosły opowiada nam właśnie historię sprzed kilkunastu lat, kiedy właśnie wyjechał z mamą na wakacje, jak za bardzo on tego nie chciał, ale mama wiedziała, że to będą prawdopodobnie ich ostatnie wspólne chwile razem i jest to taki obraz przechodzenia właśnie od nienawiści, do takiego bardzo, bardzo silnego uczucia nienawiści do przywiązania i do, wiecie, kiedy troszczycie się o drugą osobę i bardzo Wam na niej zależy, więc była to bardzo taka, no mówię, przykra książka, ale bardzo piękna i jest bardzo krótka, więc polecam Wam się nią zainteresować, bo uważam, że jak najbardziej warto. Następnie książka, która również zawiera w sobie ogromną ilość smutku, żalu, takiej goryczy, niezrozumienia, niesprawiedliwości, a mianowicie jest to Miasto Niedźwiedzia. Ja o tej książce nagrywałam, ja słuchałam tej książki w ogóle w formie audiobooka i nagrywałam o niej osobny vlog. Jest on na kanale, ja tam o niej dużo mówię. Tutaj mocno w skrócie, no, mamy tutaj historię małego miasteczka, małej społeczności, której życie toczy się wokół lodowiska, wokół drużyny hokeja. I mamy tutaj ich życie przedstawione z bardzo dużej ilości perspektyw, bo zarówno są to hokeiści, jak i jakiś tam dyrektor sportowy. Każdy z nich ma swoją odrębną historię, ale każda z nich jest absolutnie gdzieś taka smutna i po prostu bardzo, bardzo przykra, pomimo tego, że pozornie jest to ich takie zwyczajne, codzienne życie i z wieloma problemami możemy się nawet utożsamić. Więc to było w tym absolutnie piękne. Też pojawia się bardzo, bardzo poważny problem, jakim jest aspekt gwałtu, więc tutaj zaznaczam to, żeby dać taki trigger warning, jeśli ktoś nie chce czytać o tego typu tematach, to zaznaczam, ale fascynująca książka, najlepsza książka tego autora, jaką miałam okazję czytać. Także polecam Wam ją bardzo, bardzo mocno i liczę, że Wam się również spodoba. I teraz pierwsza książka w wersji fizycznej i mianowicie Wszystkie me daremne żale. Była to książka, po którą sięgnęłam dość mocno spontanicznie, ale było to w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, bo zobaczyłam ją na Instagramie u pewnej dziewczyny, którą obserwuję. I ona się o niej naprawdę pochlebnie wypowiadała, zainteresował mnie opis i stwierdziłam, że chcę ją przeczytać i dwa dni później byłam z Mają w Warszawie, byłyśmy w Dedalusie i ona tam akurat była, więc mówię, biorę i za dosłownie kolejne dwa dni zaczęłam ją czytać, więc bardzo szybka akcja i reakcja. W każdym razie nie wiem, czy ta książka aż tak mocno mi się podobała, jak miałam do niej wysokie oczekiwania przez to, jak wiecie, ta akcja do reakcji, tak szybko wszystko miałam bardzo wysokie oczekiwania. Jest to również mocno smutna książka, ale bardzo ironiczna, ponieważ tutaj poznajemy historię pewnej dorosłej kobiety, której życie nie do końca może jest tak bardzo ładnie, bardzo dobrze poukładane. Mianowicie ma ona dwójkę dorosłych dzieci z dwóch różnych związków, obecnie też sypia z dwoma mężczyznami. Natomiast jej głównym obecnie celem w życiu jest to, aby
kontrolować, w sensie, aby nie dopuścić do tego, aby jej siostra popełniła samobójstwo, ponieważ miała już ona liczne próby samobójcze i jej siostrze bardzo na tym zależy, aby ona dalej żyła z oczywistych gdzieś tam względów. Ale ta książka jest opowiedziana w bardzo ironiczny sposób. Mamy tutaj pełno czarnego humoru, więc ten taki ważny temat, jakim jest właśnie samobójstwo, chęć zakończenia życia, pomimo tego, że ta siostra jest wybitną pianistką i jej życie układa się pozornie w bardzo dobry sposób, jednak gdzieś chce to życie zakończyć. No mówię, jest tutaj mnóstwo czarnego humoru, takiej ironii, więc ciekawa perspektywa, niemniej jednak mnie w dużym stopniu ta książka wydawała się po prostu głupia. A nie do końca, może zawsze śmieszna, w dużej ilości tak, ale miałam taki moment gdzieś w połowie książki, gdzie miałam takie, że tak nie do końca, więc ja jej dam takie 3,75 gwiazdki, jest to ciekawy twór, ale nie wiem, czy aż tak mocno, po prostu miałam zbyt wysokie oczekiwania, więc to troszeczkę moja wina w tym przypadku. Następnie książka, która był to audiobook, mianowicie miałam ochotę na coś takiego krótkiego, może nie lekkiego, ale krótkiego od wydawnictwa Pauza, coś z tych klimatów, czyli raczej dość trudne książki, ale takie osobliwe, ekscentryczne i tak też było, bo trafiło na Urugwajkę. Jednak ta książka nie została ze mną kompletnie, ja ją przesłuchałam i od razu o niej zapomniałam, więc w ogóle spisy, kiedy brałam te książki do tego filmu, to zapomniałam, że ją czytałam, że ją słuchałam. Też była to bardzo krótka książka, więc trochę też z tego względu. Jest to historia mężczyzny, dorosłego mężczyzny, który wyjeżdża do tego Urugwaju właśnie. On ma żonę, rodzinę do tego Urugwaju po pieniądze, tam z gdzieś zarobionej muszę tam odebrać, no i rozpoczyna romans w tym Urugwaju. Także no jest to perspektywa dorosłego mężczyzny w trochę niespełnionym związku małżeńskim, więc nie do końca gdzieś może mój temat, ale jakiś tak sposób też opowiedzenia tej historii nie za bardzo po prostu zapadł mi w pamięć i mówię, zapomniałam o niej od razu, także tak szybko tylko o niej tutaj wspominam, bo nie mam co więcej dodać w tym temacie. Następnie za to książka, która już bardzo dużo co do niej mam do powiedzenia, ale nie będę tego tutaj robić, ponieważ o niej powstał osobny vlog, gdzie bardzo dużo o niej mówię, więc tam Was po prostu odsyłam. Piersi i jajeczka, czyli nowość od wydawnictwa Mowa, nowość od pani Mieko Kawakami. Ja czytałam już Heaven, więc jestem z tego grona osób, którzy mieli już pewne oczekiwania co do tej książki po poznaniu Heaven. A więc tak, Piersi i jajeczka to książka, która skupia się bardzo mocno na temacie kobiecości, na temacie tego wszystkiego, co z kobiecością tak naprawdę związane. Głównie na macierzyństwie, ale nie tylko. Tutaj troszeczkę nie zgadzam się z tym opisem, ponieważ w opisie mamy podane, że jest to historia trzech kobiet, a tak nie do końca jest, ponieważ książka ta podzielona jest na dwie części i przez całą tą książkę poznajemy to wszystko z perspektywy pewnej jednej kobiety, mianowicie Natsuko. Tak, Natsuko. W pierwszej części do tej kobiety, właśnie do Natsuko, przyjeżdża jej siostra wraz z jej córką i wiemy, że ta córka, która jest obecnie nastolatką, ma tam chyba 12 lat, nie odzywa się do swojej matki. My nie do końca wiemy dlaczego, ale to tutaj jakby wydaje się nie być najważniejszym. W każdym razie ta dziewczynka ma bardzo dużo niewiadomych co do tego, jak jej ciało się zmienia, bo jest w okresie dojrzewania, ona nie chce, aby ono się zmieniało, no ani komunikuje się ze swoją matką, więc to jest bardzo, bardzo przykre. Też jej matka zmaga się z wieloma kompleksami na temat swojego ciała. Także o tym jest gdzieś ta pierwsza perspektywa, która i tak opowiadana jest z ta pierwsza część, która jest opowiadana tak z perspektywy tej siostry, tej matki, tej dziewczyny. No i tutaj gdzieś to się urywa, natomiast druga część jest już kompletnie inna, mam wrażenie, podejmuje nadal temat związany, mówię, z kobiecością. Tutaj mocniej skupiamy się na rodzicielstwie i na tym bardzo tak pod ciekawym kątem, ponieważ kobiety, która nie chce mieć partnera, ale bardzo chce mieć dziecko, więc to jest bardzo ciekawa perspektywa. W każdym razie mówię, nie zgadzam się z tym opisem, bo w drugiej części praktycznie nic nie mamy już o tej jej siostrze oraz tej córce, która tam wcześniej do niej nie odzywała. One są tylko tak epizodycznie,
W każdym razie książka podejmuje naprawdę bardzo istotne tematy i uważam, że bardzo warto poszerzać swoją perspektywę i dowiadywać się po prostu takich rzeczy, bo no ja na przykład nie miałam zbyt dużej wiedzy, jeśli chodzi o możliwości gdzieś tam na przykład zajścia w ciążę, kiedy nie mamy partnera. No i też bardzo piękna historia, bardzo smutna wielokrotnie, a jeśli chodzi o nią w porównaniu do Heaven, to bym powiedziała, że jest dużo łatwiejsza w odbiorze. I na przykład w moim odczuciu na plus. Także tutaj wiem, że głosy są podzielone, czy mamy zwolenników Heaven, czy mamy zwolenników w stylu w tej książce, ale jednak najbardziej przypadł do gustu. Też możecie zauważyć, że mam dużo znaczników, bo mocno mi się ta książka naprawdę podobała, ale mówię, zapraszam Was też na vloga po prostu, gdzie o niej więcej jeszcze mówię. Kolejną książką, kolejnym audiobookiem była króciutka książka The Haunting of Eveline Jones i ta książka teraz właśnie wyszła, o niej było dość głośno, więc postanowiłam po nią sięgnąć i jest to książka skierowana do dzieci. Literatura grozy, trochę horror, bo mamy główną bohaterkę, która przyjeżdża do pewnego małego, do pewnego miasteczka, musi tam zostać u swojej ciotki, ponieważ jej mama musi tam pojechać czymś się zająć. I ona w tym miasteczku trafia do pewnego antykwariatu, ponieważ bardzo lubi czytać książki, bardzo lubi historie o duchach. No i tutaj w tym antykwariacie trafia na pewną książkę, która jak się okazuje należała do dziewczyny, która 30 lat temu zaginęła w niewiadomych okolicznościach i tutaj rozpoczyna się gdzieś historia poszukiwań tej dziewczyny zaginionej, historia, w której pojawia się dużo duchów. Jest to naprawdę straszna historia. Fajne jest w niej to, że mimo tego, że to jest książka dla dzieci, to czytelnik nie jest traktowany jak dziecko. I ja, mając 18 lat, nie czułam się, jakby ktoś opowiadał mi tę historię, jakbym miała być dzieckiem. I serio bałam się w wielu momentach. Wywoływała ona gdzieś tam ciarki na skórze, także jako teraz ten okres halloweenowy, okres jesienny, uważam, że będzie to coś ciekawego, też ma być to trylogia, także myślę, że z chęcią sięgnę po kolejne tomy. Następnie książka, którą zakupiłam na targach książki w Warszawie, teraz na jesiennych targach książki, czyli Poproszę jeszcze raz. Ja o tej książce wcześniej nie słyszałam, ale była ona w dość okazyjnej cenie i też moja koleżanka, przyjaciółka Ania powiedziała, że on nie kiedyś był głośno, tam weszłam sobie, zobaczyłam opinię i mnie całkiem zaintrygował opis, także postanowiłam po nią sięgnąć. O niej też od razu informuję, że jest osobny vlog, gdzie dużo mówię o niej właśnie, więc jeśli ktoś chciałby więcej posłuchać, to tam zapraszam. I tak. Pierwsze moje odczucia były niezwykle pozytywne, zresztą tak samo jak właśnie mojej przyjaciółki Ani, ponieważ ona też ją sobie kupiła i czytałyśmy ją w równym czasie. I pierwsza część gdzieś tej książki, nie potrafię Wam powiedzieć do której strony, ale na początku moje odczucia były bardzo dobre, bardzo mi się podobała, byłam nią niezwykle zaintrygowana. Natomiast później nie do końca. Mamy tutaj historię dwóch rodzin tak naprawdę, ponieważ na początku poznajemy to z perspektywy tego, że dwie rodziny, dwóch policjantów przeprowadzają się na przedmieścia Nowego Jorku. Oni zakładają tam swoje rodziny, mają dzieci i córka oraz syn z tych, wiecie, obydwu rodzin rozpoczynają między sobą jakąś relację. Relację najpierw przyjacielską, wiemy, że ona ma być romantyczna, to jest w opisie, jednak dzieje się pewne wydarzenie, w które jest zaangażowana matka tego chłopaka, ona jest chora psychicznie, no i staje pomiędzy tymi nastolatkami. Oni tracą na bardzo długi czas kontakt, a potem no gdzieś tam może ich drogi znowu się splatają. Znaczy splatają się, to wiemy z opisu. W każdym razie od momentu, kiedy właśnie te drogi w zasadzie ich się splotły, to wtedy, w sumie od tego momentu, ta książka zaczęła mnie mocno nużyć, mocno nudzić. Była to dla mnie taka książka mocno obyczajowa, a ja nie do końca lubię takie książki, po prostu były to dla mnie zwykłe, przyziemne problemy, o których ja nie do końca chciałam czytać, nie widziałam w tym nic wyjątkowego i jakoś tak rozminęłam się z tą książką, miałam co do niej wyższe oczekiwania i mówię, pierwsza część podobała mi się dużo mocniej, natomiast dalej no nie do końca, trochę się z nią, mówię, rozminęłam. Następnie sięgnęłam po drugi tom Miasta Niedźwiedzia, ponieważ, no jak Wam już powiedziałam, bardzo mi się on podobał i chciałam sięgnąć od razu po drugi tom, bo nie powiedziałam tego wcześniej, ale ta książka jest, to jest trylogia, dosłownie
niecały miesiąc temu wyszła trzecia część, także czekam również na audiobook, bo już chciałabym to w takiej wersji dokończyć i dobrze mi się też tego bardzo słuchało. No i drugi tom zrobił na mnie równie mocno duże wrażenie, bardzo mi się podobał. Tutaj mogłabym powiedzieć to samo, co w przypadku pierwszego tomu, także po prostu mówię, utrzymał swoją poprzeczkę, również mieliśmy tutaj ważny problem. Tutaj, co było? Okej. Nie będę Wam już dokładnie mówić, no bo nie chciałam spoilerować, tak? To jest druga część, ale nadal mamy ten hokej i tak dalej, tych bohaterów, więc polecam Wam również drugi tom, tak samo jak i pierwszy. Następnie książka, którą również zakupiłam... Nie! Co ja mówię? Nie zakupiłam jej na targach książki. Nie kupiłam jej tam, nieważne. Książka, którą za to od pewnego czasu mocno chciałam przeczytać, która bardzo mi się jakoś tam zaintrygował mnie opis. I też ta okładka bardzo mi się podobała, też w ogóle kupiłam sobie od razu Middlesex, to jest druga książka z tego autora z podobną okładką w szacie graficznej, macie na moim Instagramie, możecie sobie zobaczyć, albo też no wpisać po prostu tą książkę. W każdym razie Przekleństwa Niewinności jest to taki trochę, no może nie klasyk, ale ta książka została napisana 30 lat temu. Na jej podstawie powstał też film, który wiem, że jest dość mocno popularny, więc chciałam poznać tą historię, bo jest to bardzo intrygująca historia, mianowicie jest to opowieść o pięciu siostrach, pięciu samobójczyniach, opowiadana z perspektywy chłopaków, którzy po czasie gdzieś tam prowadzą śledztwo co do tego, dlaczego one tak postąpiły. To byli chłopcy, którzy byli w ogóle bardzo, bardzo zaintrygowani tymi dziewczynami, kiedy one żyły. Też te dziewczyny żyły pod takim kloszem, były wychowywane w bardzo dziwnej rodzinie, bardzo dziwnymi zasadami, one same były no mocno ekscentryczne przez to. Więc to jest bardzo ciekawy twór. Mi bardzo podobała się tutaj właśnie, bardzo podobał mi się sposób narracji, czyli właśnie ci chłopcy, którzy prowadzą to śledztwo i my czujemy się po prostu jak współtowarzysze w tym ich śledztwie. Też ta książka, mimo tak ważnego tematu, tak trudnego tematu, jakim jest no, samobójstwo młodych dziewczyn, ponieważ one miały były rok po roku, od 13 do 17 lat, więc no, były to bardzo młode osoby. To jednak jest pełna ironii, takiego czarnego humoru i bardzo mi się tutaj to podobało. Byłam w nią niezwykle zaangażowana, ciężko mi było ją w ogóle odłożyć. Też jest to książka o dojrzewaniu w dużej mierze tych dziewczyn, ale i tych chłopców, tego jak jakieś tam instynkty się u nich rodziły. Bardzo, bardzo ciekawa i chciałabym obejrzeć niedługo film, także może o tym będę mówić jakoś niedługo w jakimś filmie. Jeśli obejrzę, także oglądajcie na bieżąco po prostu. Następnie przechodzimy do audiobooka. Audiobooka, na który już bardzo, bardzo długi czas się czaiłam, a mianowicie Księga Bezimiennej Akuszerki. Ja o tej książce słyszałam u Zuzy Zakrzążkowanej. Ona wystawiła jej chyba 5 gwiazdek w ogóle, bardzo jej się ona podobała. Jakoś tak zaintrygowało mnie to ze względu głównie na to, że jest ona opisywana jako opowieść podręcznej w świecie post-apo, a ja opowieść podręcznej bardzo, bardzo lubię, bardzo doceniam ten temat i uwielbiam po prostu tą książkę, bardzo ją doceniam. Natomiast mówię, tutaj mamy, to jest bardzo dobre określenie, czyli właśnie opowieść podręcznej w świecie post-apo. Mamy tu świat po epidemii, w której wyginęły tak naprawdę prawie że wszystkie kobiety, a więc te kobiety, które gdzieś tam się na świecie ostały, są kolekcjonowane gdzieś, więc nawet można powiedzieć przez mężczyzn, tak no wiecie, pożądają ich wszyscy. Wiadomo też, że przez to, że nie ma kobiet, nie ma urodzeń, świat stoi na z kraju no, zagłady przez to gdzieś tam. I to ta historia jest opowiadana właśnie przez tą bezimienną akuszerkę w formie takich trochę pamiętników. Są to zarówno jej pamiętniki, jak i pamiętniki pewnych innych osób, które on na swojej drodze spotyka. Bardzo ciekawa perspektywa. To jest taka trochę science fiction, ale też podobała mi się właśnie ta narratorka, ta bezimienna akuszerka, ponieważ to była taka kobieta bardzo odważna, bardzo mężna, charakterna, wulgarna nawet bym powiedziała, ale z dużą przyjemnością mi się tego słuchało. Wracałam do niej myślami, kiedy jej nie słuchałam i chciałam, wiecie, wracać do tego słuchania, więc to uważam za bardzo ważny aspekt. Także to był dobry audiobook, jaki przesłuchałam w tym miesiącu.
Następnie książka, która zaczyna się w ogóle od tego samego słowa, czyli księga, mianowicie Księga Cmentarna Neila Gaimana, a więc opowieść grozy, taka trochę fantastyka, horror. Myślałam, że mam na tą książkę ochotę, a tak nie było, ponieważ zupełnie się z nią rozminęłam. Ona mi się podobała, ale kompletnie nie mogłam się w nią zagłębić, wiecie, po prostu to nie był dobry moment, żebym po nią sięgała najzwyczajniej w świecie. Ponieważ tak, jest to historia chłopca, któremu udaje się uciec, kiedy jego rodzina zostaje zamordowana przez pewnego złego człowieka. I schronienie, dom, azyl znajduje na starym cmentarzu, takim już zapomnianym, bardzo starym cmentarzu, gdzie zaczynają opiekować się nim różne istoty nadprzyrodzone, duchy i tym podobne. No i mamy tutaj jego różne perypetie, tego jak on dorasta, no i jego gdzieś tam korelacje, relacje z tymi mieszkańcami tego starego cmentarza. Więc no ciekawe to było, nie powiem, że nie, ale po prostu nie mogłam się w to jakoś zagłębić, nie mogłam poczuć tej książki, z nią popłynąć i kompletnie czytałam to, ale nie wiedziałam, co czytam i to było takie dziwne po prostu, więc nie wiem, czy Wam ją polecam, czy nie, znaczy myślę, że tak, ale po prostu mówię, ja zbyt dużo z niej nie przyswoiłam, zbyt dużo z niej nie pamiętam, także niestety tak się z nią rozminęłam w tym miesiącu. Następnie audiobook, który bardzo mi się podobał i było to Miasto Ślepców. Jest to książka literatury, jest tam trochę takiej science fiction, bym powiedziała, no nie fantastyki, ale mamy świat. W ogóle ta książka bardzo mocno przypominała mi Dżumę, bo ma bardzo podobny koncept. Również mamy zarazę, również mamy różne zachowanie ludzi w obliczu pewnej właśnie zarazy, pewnej epidemii. Mianowicie tutaj ludzie przestają widzieć, zaczynają widzieć biel. No i zamykani są przez władze w takim starym, opuszczonym szpitalu psychiatrycznym, gdzie niestety nie za bardzo są im zapewnione warunki sanitarne, jedzenie i tak dalej. Również tak jak powiedziałam, mocno przypominała mi ona Dżumę, więc w ogóle ja to napisałam na Instagramie, bardzo mocno polecam ją maturzystom. Ja bardzo się cieszę, że ją teraz przesłuchałam, ponieważ wydaje mi się, że jest ona łatwiej napisana niż Dżuma. Nie ma też w niej imion i nazwisk, tylko na przykład mam bohaterów takich jak kobieta w ciemnych okularach, żona lekarza, właśnie lekarz i tak dalej. Także tutaj łatwiej zdecydowanie zapamiętać. I no, przekazuje ona bardzo podobne wartości. Też autor był laureatem Nagrody Nobla, więc również no, jest to bardzo, bardzo ceniona książka. Także mówię, ja się mega cieszę, że ją teraz przesłuchałam i podobała mi się ona mocno, także fajnie, że na nią teraz natrafiłam, zresztą również z polecenia Zuzy, także dziękuję Ci Zuza za drugą dobrą książkę w tym miesiącu. I ostatnia już, powiedzmy ostatnia, książka w wersji fizycznej, czyli Ten się śmieje, kto ma zęby, i tą książkę kupiłam właśnie też na jesiennych targach książki. O niej jest teraz dość mocno głośno, ponieważ ona została nominowana do nagrody Nike, więc no duże wyróżnienie. Też O zycie ludzkiej jest teraz właśnie bardzo głośno. Jednak ja nie potrafię stwierdzić, czy ta książka mi się podobała. Z nią wyszedł dzisiaj film, w którym dużo o niej mówię, także odsyłam Was, to jest film, gdzie czytam ilość godzin taką, jaką spędziłam w zeszłym tygodniu na telefonie. I mówię, nie potrafię stwierdzić, czy ja z tą książką się polubiłam, czy nie, bo ja ją przeczytałam jednego dnia, na raz właśnie, praktycznie, no nie na raz, ale jednego dnia. Jest to historia po prostu dorosłej kobiety, fryzjerki, której zmarł mąż i ona musi go pochować. Jednak tak za bardzo się tym nie przejmuje, ona w ogóle, to jest historia o stracie, o żałobie, ale kompletnie inny sposób opowiedziana, bo ta kobieta jest taką pewną siebie, mężną, hardą, bardzo wulgarną też osobą. Ona się za bardzo nie przejmuje tym, że ten jej mąż, mówię, zmarł. Ona opowiada nam o tym, jaki on był, zarówno wady i zalety, ale i tego, z kim miała różne romanse, w bardzo dokładny sposób. Ta książka, jej język, jej sposób narracji jest bardzo charakterystyczny, bardzo unikatowy, ponieważ jest to książka zupełnie obdarta z emocji, opowiedziana bardzo, bardzo tak wprost. Język jest bardzo naturalistyczny, bardzo wulgarny, więc ostrzegam. I mówię, nie potrafię stwierdzić, czy ten język, czy ta bohaterka, ja się z nimi polubiłam, czy nie, ale
Z drugiej strony, jak ją już czytałam, to ciężko mi było ją odłożyć, więc tutaj ja jej dam takie 3 gwiazdki, bo jestem bardzo, bardzo mocno pomiędzy. I ostatnia już książka, którą udało mi się w tym miesiącu skończyć, czyli Płacząc w Emhart. I o Jezus Maria, jakie to było piękne i jakie to było smutne i jakie to było, o Jezus, fantastyczne, bo jest to książka, którą ja widziałam te porównania zarówno do Komugawy, czyli książki, ja jej nie czytałam, ale wiem, że jest o kuchni azjatyckiej i cieszę się, że moja mama umarła. I uważam to za dobre porównania, dobre tutaj, że ta książka jest takim troszkę zlepkiem tych dwóch książek, bo jest to historia o stracie, o żałobie młodej dziewczyny Michelle, która w ogóle to jest chyba autobiograficzne, nie wiem, ale chyba tak, bo słuchając zakończenia, w sensie tego no końca książki, jak to się nazywa, nie posłowia, tylko dedykacji i tak dalej, wiecie, o co chodzi. Wydaje mi się, że to jest autobiograficzna książka. W każdym wypadku, w każdym razie młoda dziewczyna jest dopiero co gdzieś tam po stracie swojej matki i mama umarła na raka, zarówno też jak jej ciotka kilka tam niedawno wcześniej, z którą również miała bardzo silną relację. W każdym razie ta relacja z matką była bardzo skomplikowana, bardzo trudna, bo ta Michelle, ona trochę wielokrotnie gdzieś tam starała się przypodobać matce, matka krytykowała wiele jej zachowań. To nie była taka, ta relacja była pełna miłości, ale nie do końca takiej zdrowej miłości, mam wrażenie. No i także w tej historii pojawia się bardzo, bardzo dużo, bardzo duża ilość jedzenia. Jedzenie jest bardzo, było i bardzo istotną kwestią właśnie w rodzinie Michelle i matka przekazywała właśnie też wiele, tak jakby językiem miłości w tej rodzinie było właśnie jedzenie. Jedzenie azjatyckie oczywiście, bo ta bohaterka jest półazjatką, bo jej matka była Koreanką, a ojciec był Amerykaninem. Także też relacja z ojcem, bardzo, bardzo ciekawa. Także bardzo smutna książka, naprawdę będzie się na niej płakać. Ja nie płakałam, bo no, ja po prostu nie jestem osobą, która płacze. Po prostu nawet jak ma bardzo dużą ilość emocji smutnych, ale w sensie tak na książkach mam na myśli, ale fascynująca, przepiękna, bardzo trudna, ale polecam Wam ogromnie. I tak, ostatnią książką, którą jeszcze nie skończyłam, w sensie jakby brakuje mi 17 stron chyba, z tego co pamiętam, bo zaczęłam czytać po prostu Yellow Face i nie mogę przestać, ale moja lektura szkolna Mała Apokalipsa całkiem spoko opowiada o PRL-u, taka autodestrukcji, historia mężczyzny, który gdzieś dla idei dokona swojej autodestrukcji, ale no mówię, to jest moja lektura szkolna, zostało mi jej 17 stron, więc no nie do końca mogę ją zaliczyć, że ją skończyłam w tym miesiącu, no ale praktycznie całą przeczytałam ją we wrześniu. Miałam ją w ogóle skończyć wczoraj, albo nawet w sumie w piątek, ale nie wyszło, bo mówię, zaczęłam Yellow Face, także o Yellow Face posłuchacie już w kolejnym podsumowaniu za miesiąc. A więc tak, to by było już na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, że zainteresowałam Was którymiś książkami. Dajcie mi koniecznie znać, co Wy przeczytaliście w tym miesiącu i co jest jakąś tam Waszą najlepszą, najgorszą książką z tego miesiąca. Dawajcie koniecznie znać, piszcie to wszystko w komentarzach. No i co? Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia już niebawem. Pa!